Yo, tu DJ Kostek i Rap Time live przed wami przed chwilą. Numer pod tytułem 100 w wykonaniu moich gości duetu Raz Mentalist. Witam serdecznie na kanapie czarnej. Dzień dobry. Dobrze, wygodnie? Bardzo wygodnie. Czy zmienić kolor i jakąś zmienić? Zmienić, tak? Ale to może na drugi set, tak? Panowie, wasz ostatni album, który jest jakby powiedzmy pierwszym takim legalnym albumem, tak? Ja. Tak powiedzieliście, tak? Że to jest dla... Za młodzi na Heroda, tak? Za młodzi. Czemu za młodzi na Heroda? Co ma ten tytuł mówić nam, słuchaczom? Jestem bardzo ciekawy. Teraz powinienem to tak płynnie mówić, bo już mówię. No tak, mamy gotową formułkę. No tak, okay. Mógłbyś za młodzi na Heroda, ponieważ jesteśmy za młodzi, żeby zdziadzić i zezgredzieć i być jeszcze dorosłymi. Jeszcze nie mamy trzydziestki nawet. O proszę. Tacy młodzi jesteście? Bardzo młodzi. To całe życie przed wami. My jesteśmy bezpośrednio przed Czarnobylem. Okej, okay. A co ma związek w takim razie Herod z tym wszystkim? Czy Herod był starym zgredem, tak? Tak, Herod był starym zgredem, jest taki cytat w Misiu, że Herod nigdy nie był stary. Więc my w tą stronę. Aha, czyli jakby zawsze, do końca młodzi, tak? Czyli jakby Forever Young. Forever Young, a kto śpiewa w oryginale? No teraz ty. No. Ale nie mówię, że nie jesteśmy starzy. No właśnie. Alfa Will. No dobra, za młodzi na Heroda, a na starzy, za starzy na co już teraz? Ja jeszcze nie jestem za stary na nic chyba. Na nic, tak? Mm. Czyli wszystko przed wami. Ja jestem... Za starzy na gimnazjum, bo mnie ominęło. No tak. Ominęło? No tak, bo chodziliśmy do podstawówki, do liceum, tak? Mm-hmm. Czyli jesteś jeszcze... Byłem jeszcze ostatnim rocznikiem ósmej klasy. Słuchajcie, ostatnia ósma klasa. Ja też. Ja też? Też chcę coś powiedzieć i według mnie jeszcze na nic nie jesteśmy za starzy. Na nic, tak. No dobra, to już mamy wytłumaczony tytuł. Panowie, no wasza jakby współpraca zaczęła się w 2006 roku, tak? Mm-hmm. Tak mówią oficjalne, że tak powiem, tak. Środki masowego przekazu zwane internetem, tak? Pochodzicie z Lublina, tam jakby się... Pochodzimy z różnych dwóch miast. W Lublinie się poznaliśmy. A, czyli Lublin jest miejscem... Znowuż. Raz Mentalist pochodzi z Lublina. Pochodzi z Lublina? Raz Mentalist, my nie. Wy nie, okej. Okay. No powiedzieć, skąd pochodzimy? Bardzo chętnie. Ja proszę. Pochodzę z Hajnówki, Arek pochodzi z Zamościa. Aha. Dwie wspaniałe miejscowości na wschodzie Polski. Okay. I połączeni w Lublinie. Na studiach? Tak jest. Tak. Tak. Co studiowaliście? Nieważne. Taka tajemnica? Nie, to nie jest tajemnica. Także pozdrawiam wszystkich prawników, którzy nie pracują w zawodzie. A ja dziennikarzy, którzy nie pracują w zawodzie. Czyli dziennikarstwo i prawo i połączyła was muzyka. Tak, yes. Można powiedzieć. Kto wyciągnął pierwszą rękę, czyli kto na przykład zrobił... On. Na stówę on. Dobra, to kto, najpierw był tekst, czy najpierw był beat? Najpierw było jajko. Jajko. A później nie wiem, wiesz co, kto wyciągnął. Jakiś menadż wyciągnął rękę pierwszy chyba. No ale pierwsze spotkanie, że postanowiliście na przykład nagrać na początku numer, czy postanowiliście robić płytę? Poznaliśmy się przez naszego wspólnego ziomka Huberta i właściwie nie wiem, jak to wyszło. No siedzieliśmy sobie, graliśmy w jakieś gry na konsoli i jakoś to się stało. Nie pamiętam. No nie jesteśmy starzy, ale też nie przesadzajmy. No ale zanim jakby stworzyliście duet, ty jako raper już działałeś, tak? Tak, ja działałem jako raper, można tak powiedzieć. Lokalnie? Lokalnie, tak, tak. Raper to jest bardzo duże słowo na moje dokonania MC? Wcześniejsze. Działałem lokalnie, rymowałem lokalnie. Kamil też ma taki nielegal instrumentalny, do którego się nie przyznaję, ale to jakby nie mam. Telewizja ogólnopolska, więc nie będę zdradzał jego poprzedniej ksywy. I to jest właśnie konkurs. Dostanie ode mnie koszulkę ten, kto wyśle na rasmentalizm@asfalt.pl. To dopiero link raz grzewka. Do pierwszego nielegala mojego człowieka. To dopiero mentora. Raz grzewka. Idź na plac zabaw. Który rok? To był jak ten nie wiem, powstawał? Trzeci, drugi. A to już tak zły, że tak nie chcę o nim mówić? Nie no, na tle dzisiejszego polskiego hip-hopu to bardzo zajebisty, ale według mnie całkiem zły. Całkiem zły. No dobra, no i spotkaliście się, powstały rzeczy, powstały nielegale i nagle spotkanie z Veną, tak? Tak, tak. Jest to było tam... jak... Objawienie Najświętszej Marii Panny. Proszę, tak się Vena objawił? No nie, ale ustawiliśmy się na... nie wiem na co, chyba najpierw na kosza. Na Pradze w Warszawie i... od słowa do słowa i wyszło jakoś tak, że miałem chyba zrobić jeden kawałek z nim, a summa summarum wpaliśmy na oszałamiający pomysł, żeby zrobić całą płytę i... Chemia zawrzała. Taka chemia, no spróbowaliśmy czegoś innego. Spróbowaliśmy trójkąta raperskiego. Czekam na demotywatory. That's it, Agni. No jesteście klasycznym takim duetem MC i producent, tak? Byłeś takim też również jakimś DJ-em na przykład? Czasami DJ-em trochę... później. DJ-em od jakichś ponad dwóch lat, niecałych trzech.
No, gram. Czyli jakby pijecie to obce jakby... Nie, spoko. Obczaiłem, że to są gramofony, a po środku jest mikser. Podstawowe informacje masz, tak? Tak. Spoko. No dobra, płyta z Venom, jakby się to rozkręca i potem mamy epkę Nomi, która zawiera numery kilka kawałków z hotelu trzygwiazdkowego, tak. Jak doszło do wydania epki, bo jest to kultowa wytwórnia Unomi, która robi tylko 500 zawsze sztuk, prawda? To już mam to opowiem, bo to ja nie stałem pod tym deal barem. Był taki, że na początku miałem robić swoją płytę w Unomi, a zanim ją zacząłem robić, to dalej jej nie zrobiłem, to zrobiliśmy swoją płytę, zaczęliśmy robić, teraz metalizm drugą, czyli trzecią jakby naszą wspólną. I to był też taki nie deal w sensie pieniężnym, ale taka umowa między nami, że najpierw wydajmy raz Mentalizm, Groch oczywiście, Groch, szef Unomi, oczywiście bardzo chętnie się tego podjął, no i to był dobry ruch, bo te winyle zeszły, mówiąc kolokwialnie, wszystkie. Może nie na pniu, ale zeszły, nie ma ich już. Czyli jesteście w katalogu kultowej wytwórni. Tak. Unomi. No i fajnie mieć czarne placki. No i epeczka i pojawia się kolejny albumik. W kolejnej kultowej wytwórni, w której też chcieliśmy zaistnieć. No i jak trafiliście w ogóle do Asfaltu? Rozmawialiśmy, właściwie Kamil rozmawiał z Tytusem o koncercie na premierze płyty Medium w Warszawie. Mhm. No i jak to czasami bywa, ta rozmowa potoczyła się troszkę dalej i dostaliśmy propozycję nagrania płyty. Propozycja polegała na tym, że Asfalt wyda to, co my przyniesiemy i rok później coś przynieśliśmy, więc płyta wyszła w Asfalcie. I mamy grudzień, wydawnictwo piękne. Tak, mamy za młodzi Roda i Kup, jak jeszcze tego nie masz. Ale płytę poprzedzała jeszcze inna produkcja, tak? Kilka dni wcześniej. A zrobiliśmy singiel na... Tak. Zrobiliśmy 10-calowy singiel Stół i nie bomby, czyli numery, o których były wcześniej teledyski i instrumentale do tego. Czyli na takiej, jakby na winylku taki maxi singiel wydany. Tak. To była limitowana edycja 300 sztuk, która bardzo szybko się rozeszła i właściwie... No o to jak chodziło. Dzieje, żeby... Mały nakład, dobra rzecz, dobra czyli cena i później jesteśmy w Blue Note chyba. No dobra, to zobaczymy, czy w Brunoucie się znajdziecie za jakiś czas, ale obejrzymy wasz drugi teledysk. Tytuł Off. Off. Yes. Płyta. Zapraszamy. Za młodzi na Heroda. Za młodzi na Heroda, raz Mentalizm. Off. Ma. Yo, to był klip pod tytułem Off w wykonaniu mojej gości duetu Raz Mentalizm. Bum, bum, bum. Czy mogę powiedzieć, że jesteś takim polskim gangstarem? Nie. Czemu? Możesz powiedzieć, że jesteśmy polskim PZ-em Nunem. Jest, jestem Nunem. Nie, dobra, żartuję, ale pytanie do ciebie, Mentos. Jakby jesteś muzykiem? Jakby z wykształcenia? Jesteś samoukiem, nie. Tak? To wszystko? Widzowie tego nie widzą, ale... No, widzowie nie widzą. Ale za kamerami siedzi człowiek, który odpowiedzialny jest za pomoc mi w rzeczach nutowych, czyli tort. Mhm. I zdecydowanie bez jego pomocy nasza płyta nie byłaby taka, jaka jest, czyli nie byłaby taka dobra. Ale zanim tort się pojawił, no to też przecież robiłeś rzeczy no swoje. No i to słychać. To słychać, masz różnicę. Skąd się wzięła jakby pasja do robienia muzyki i do przede wszystkim rapu? Czy były wcześniej jakieś inne gatunki? Ja nie wiem skąd to się wzięło, ale kiedyś miałem demo na PlayStation 1 na szaraku, demo gry, która się nazywała Music i tam były klocki, z której się układało muzykę. To był jakiś taki EJ Napada. Pierwotnej wersji. I tam coś się wtedy zaczęło, już wiesz, pierwsze trapy, pierwszy dubstep, myślę sobie wizjoner, to za 15 lat będzie znane. I sobie siedziałem na tym playu, układałem te klocuszki i jakoś nie wiem, kiedy to zaklikało, że postanowiłem kupić sobie komputer z Sound Blasterem 5.1. Karta dźwiękowa za 150 zł. Każdy kupował komputer z zintegrowaną kartą, a ja kupiłem kartę za 150 zł do tego. Zewnętrzną. Tak, nie, ona była w komputerze. Totalnie nic nieważnego. Tam mogło się stawić jakieś pierdoły. I pamiętam, jak kupiłem komputer, to pierwszą rzeczą, którą na niej zrobiłem, to obejrzałem Shreka. No dobrze, nie miałem wtedy internetu i jakiegoś DivX-a pożyczyłem.
I na tym komputerze zrobiłeś tą właśnie swoją instrumentalną płytę? No, to wiesz, Shrek. Shrek był protoplastą mojej muzyki. Inspiracją tak zwaną, tak ważne. Samplowałeś trochę gdzieś tam Shreka, czy jak? Samplowałem jakieś beznadziejne filmy z Denzelem Washingtonem, nie, śmiesznie. No dzisiaj co? Komputery, sterowniki, szmery bajery i tak dalej. Że jest łatwo. Ableton i Logic kiedyś jeszcze, Acid Pro, Logic w tym wszystkim i teraz Ableton. I Tort. Tort też, Ableton, więc jesteśmy synchronizowani i jest bardzo dobrze. Ile robiliście czasu tą płytę? No tak na dobrą sprawę robiliśmy ją kilka miesięcy, ale cały proces powstawania od poprzedniej to 2,5 roku. Czyli powoli wydania poprzedniej płyty. Dwa lata, tamta też była w grudniu. W czerwcu. Dokładnie 4. A ja mam ją w grudniu. Okej. Więc to trwało 2,5 roku, a takiej czystej pracy, jakiego spięcia, to parę miesięcy wakacyjnych. Wakacyjnych. Czy jakieś featuringi? Yes. Jest Fawenem? Jest Fawenem, jest Małpa, jest Spinacz i jest Eldo, a na... oczywiście jest Tort również w 7 numerach. No Tort to chyba taki członek, nie? Właściwie... Tort to członek zespołu. Zespołu, nie projektu, tak? O, w ten sposób, tak? I cóż, są jeszcze DJ-e, DJ Panda i DJ Ike. No, czy polać wam wody, panowie? A to poleję. Jak to się zabierasz? DJ Ike, DJ Panda. No dobrze, to słuchajcie, w takim razie za chwilę wracamy do rozmowy. Yes. Będzie kontynuacja, a teraz mała przerwa. A ja polewam. Panowie, a co oprócz rapu robicie? Uprowadzicie MMA? Już nic? Właśnie, mogę się pochwalić, że trenuję boks nawet. No ale nie sprawdzajcie tego na razie. Ale ćwiczysz dla, że powiem, formy, czy jesteś zapalony bokserem? Rocky to mój ulubiony film. I zawsze marzyłem, stary. Zawsze marzyłem po prostu, a nigdy nie miałem możliwości, tak jakby, wiesz, bałem się, że dostanę w ryj i umrę. Postanowiłeś to zmienić jednak, tak? Prawie rok temu mój kolega, przyjaciel mój serdeczny zabrał mnie do siebie na trening na boks. No i tak to trwa. Bardzo przyjemna zabawa. Już sparingi normalnie tam? No sparingi są, nie wiem, wiesz, ale mamy kaski, także na razie... Kaski, wazelina. Zdementuję tą wazelinę na wszelki wypadek. Było zbliżenie na ciebie, jak pokazywałeś gdzie? Tu? Tu się smaruję. Tak, także lubię. Boks. A Mentos co? Skacze o dyszce? Nie, dyszka skacze o mnie. Ale kiedyś z wysz byłem bardzo dobry, mimo że nie trenowałem, skakałem 1,85 m w 4 klasie liceum, to dobry wynik, miałem tu tyczkę bez treningu, wiesz. Proszę. A ile masz wzrostu? 1,95 m, 1,97 m albo 3. No. Nice. Nożycami skaczą, wiesz. Wiem, o co chodzi. Dziewczyny. No. Ty skakałeś flopem, tak zwanym. No tak, flopem. Mentos, opowiedz, jakie imprezy grasz, bo Mentos gra imprezy. Ja gram imprezy w Warszawie i nie tylko w Warszawie, w całej Polsce, jako Flirtini, bo tworzę też duet DJsko-producencki z Jedynakiem, który z kolei kiedyś tworzył duet z Tomkiem Twardowskim, zwany Beatniksem. Wyprodukowali płytę Eldoki. I razem od 1,5 roku działamy też na scenie klubowej, bukujemy zagranicznych artystów i też sami jeździmy po kraju i promujemy swoją markę Flirtini. A co to jest za muzyczka? Bardziej troszeczkę... To jest muzyka, wiesz co, to jest muzyka, nie potrafię nazwać muzyki, którą gramy konkretnie, bo też ludzie, których bukujemy, można powiedzieć ogólnie, że to jest muzyka nowobitowa. Ale ludzie też, których tak, taki future R&B, soul pomieszany z trapowymi rytmami. Czyli nowa fala taka. Nowa fala. No i robimy to już od jakiegoś czasu, więc się jakoś tam uważamy za jednych z... Prekursorów? Nie powiem, że pionierów ani prekursorów, ale że byliśmy gdzieś tam w tym od początku mody na tą muzykę. Mhm. Jak wyglądają te wasze imprezy? Gracie z gramofonów? Gram z gramofonów. Nasi goście z reguły grają z kontrolerów. Mhm. Są ludzie, którzy są już... wstępnie takimi małymi gwiazdkami światowymi, bo jeżdżą po całym świecie i grają imprezy. Ale to jest nowe pokolenie chłopaczków, którzy mają po 20-21 lat i już są gdzieś tam na SoundCloudzie, na YouTubie, mają niektórzy nawet pobańkę odtworzeń i tak dalej, instrumentalnych kawałków.
I oni są z tego pokolenia, które gramofonów tak nie ma tego fetyszu, to już odchodzi. Oni już grają na kontrolerach, oni grają za Bletona, wożą ze sobą albo traktora, coś w tym stylu. Wygodnie i tak dalej, tak. Bardziej aranż niż bezpośrednio. Aranż i też często grają swoje autorskie kawałki, więc nie ma takiego ciśnienia, żeby wybierać selekcję, tylko grasz swoje rzeczy, więc spoko, możesz grać z kontrolera. No i tutaj się zaczyna ten beef ze starą szkołą i tak dalej, i tak dalej. Beef? Jest tak jakiś, trochę taki... No tak... jest jakiś pewnie niewygoda dla niektórych, że to jest takie niby łatwe, bo masz wszystko zsynchronizowane, jak grasz na Bletonie, wiesz, nie musisz pitchem się bawić i szukać tempa i tak dalej. Samo gra już, nie? Samo gra. No ale te imprezy są wielkie, są pełne kluby zawsze u nas, więc nie narzekamy. A to głównie w Warszawie czy po Polsce też jeździło? Po Polsce też jeździmy, ale wtedy jeździmy jako my, w sensie jako duet, a w Warszawie gramy też jako duet, ale przede wszystkim mamy swoją tą imprezę, na którą zapraszamy. W jakim klubie się odbywa ta impreza? Powiększeniu. Powiększeniu? I tam od 800 raz w tygodniu? Od 800 do 1000 osób. Raz w miesiącu. Raz w miesiącu? Pod jaką nazwą? Zagraniczne są co dwa miesiące jakoś. Pod jaką nazwą funkcjonuje ta impreza? To są cztery słowa, w którym jest flirting i w zależności od tego, kto jest, to tak sobie składamy nazwę. Albo jest rym, albo nie ma, zaczynaliśmy od rymu, ale troszkę się wpieprzyliśmy, bo okazuje się, że do flirtini się rymy kończą w końcu. I nie można robić co miesiąc flirtini urodziny, coś tam. Czy nie tylko rap, jesteś mocno jakby zaangażowany muzycznie tak, w inne projekty? Tak, ogólnie jestem zaangażowany muzycznie szerzej, a poza tym lubię sobie popykać w kosza i pochodzić na treningi, na siłownię, jeśli chodzi o aktywność sportową, żeby nie wyszło, że jestem jakąś zasiedziałą... Dziękuję. Zasiedziałą szreką. Działem szrekiem. Dobra, a nie myśleliście na przykład, żeby... No bo tak tutaj już jesteście bardzo rozwinięci, jakby muzycznie gracie na żywo, tutaj jest są klawisze, jest beat maszynka i tak dalej. Nie myśleliście, żeby w ogóle zrobić żywy skład na koncert? Całkowicie? To znaczy jakby szykujemy pewną niespodziankę, jeżeli chodzi o żywy skład koncertowy. Ale jeszcze nie będziemy o tym mówić oficjalnie. Więc jakby stały skład koncertowy jest właśnie taki, że jestem ja, Mentos i Tort, ale zagramy coś specjalnego i zrobimy sporą niespodziankę. Będzie trasa, czy zagramy, będzie jednorazowy koncert? Myślę, że mogę powiedzieć, co zagramy, bo myślę, że mogę już to powiedzieć, no co zagramy. Zagramy koncert kryptosymfoniczny z sekcją smyczkową, z kwartetem i z sekcją dętą. W sali Lutosławskiego, w sali Polskiego Radia, czy jedną z najlepszych sal akustycznie ogólnie w Europie. I nie mogę tylko zdradzić szczegółów produkcyjnych tego przedsięwzięcia i jak to wszystko będzie wyglądało, ale będzie to na pewno wyglądało i brzmiało. Rozumiem, że pracujecie już nad tym w tej chwili, tak? Tak. Trzeba rozpisać, prawda? Tak, jesteśmy już na pewnym etapie rozpiski nutowej i tak dalej, kawałków. Tylko to jest raczej jednostrzałowe. Ja gram w tych polskich klubach, dużo klubów już zjeździliśmy też jako Rasmentalizm i wzięcie ze sobą zespołu wiąże się po pierwsze wiadomo z kosztami i z tym, że ta stawka musi jednak sporo wzrosnąć, a po drugie z możliwością klubów. My mamy często problemy z tym, żebyśmy my mieli komfort, a co mówić, żeby jeszcze wstawić perkusję i dwóch czy trzech muzyków. No niestety, jest ale w dalszym ciągu. A poza tym nie wiem, czy jesteśmy na takim etapie, nie ujmując ludziom, że ale ludzie jest to, potrzebne w ogóle to docenią, że ty bierzesz ten band. Mhm. No niekoniecznie, to jest bardziej frajda dla ciebie, a jednak się gra dla ludzi, a nie dla siebie. Czy co, nie odczuwacie jeszcze takiej potrzeby do końca, tak? Mi to nigdy tak naprawdę nie przeszło przez głowę, bo to ma sens, jak jesteś The Roots i jeździsz, wiesz, po świecie i tak dalej. Czy ma to sens, jak jesteś dobry i sławny? No tak, no jeśli możesz się już dobrze, dyktować, coraz bardziej sławni, możesz więc... dyktować warunki, no jeśli grasz w Stodole i w tego typu klubach, to wiadomo. Wiadomo, tak, my nie. Tak. My nie. Jeszcze nie. Jeszcze. Czy jesteście dobrzy, będziecie niedługo sławni, więc pewnie będziecie grać w dużych klubach jak Stadoła, a tymczasem zobaczmy, co u naszych młodych wykonawców, którzy przysyłają do nas swoje teledyski, czyli stały punkt programu Rap Time Live Underground. Yeah! Jest
jestem lazy, easy, crazy, busy. Podejście do świata to leniwy satyryk. Mam dość tyry, chciałbym oddać się zajawce, ale to się nie sprzeda, tym rodziny nie wykarmię. Mam swoją banię i nieważne co bym robił, to jest parę rzeczy, cenniejszych od drobnych i grubych. Tego po prostu nie kupisz, jak nie masz możliwości, to sam je stworzyć musisz. Pierwsze KLS to stary kurnik, teraz co to za sprzęt? Tylko wybranym służy, nie żal nam róży, kiedy płonie las. W okolicy mostów do nieuczęszczanych tras każdy z nas liczy czas na hajs hajsy. Nie zgub się w tym, inwestuj w zajawki. Nowe zabawki cieszą od pierwszych chwil, teraz lepiej grają. Beat by dyn, gruby styl, wagi ciężkiej. Żywię się tym, ale nie patrz na sylwetkę. Uwielbiam je pnięcie, kiedy gry. Yo, yo, tu dalej Rap Time Live, DJ Kostek i moi goście na naszej pięknej kanapie, duet Raz Mentalizm. Panowie, no, będzie ten koncert symfoniczny, to już jest zdradzona tajemnica. Będzie rejestracja tego koncertu, jakieś upublicznienie tego nagrania? Upublicznienia, będzie upublicznienie, źle zacząłem. Rejestracja też będzie, raczej nie pod kątem wydawnictwa na płycie, a jakaś część koncertu na platformę YouTube. Na przykład. Na przykład. Tutaj dzisiaj zagracie w tak zwanym koncertowym składzie, pełnym, czyli ty na swoich szpadezorkach, bitmaszynach, ser Tort. Lepiej bym tego nie nazwał. Na tak zwanych ser klawiszach i ser Raz. Na ser mikrofonie. Na ser mikrofonie, tak. Co zagracie? Jaki numer? Zagramy numer Umarł Król Niech Żyje. Z nowej płyty Za Młodzina Heroda. Czyli o Herodzie, tak? Trochę tak będzie? Trochę o nim, trochę o jego ojcu, trochę o jego bracie. Taka skomplikowana historia rodzinna. No ale będzie to drugi tak zwany live act w naszym studio, tak? Więc miło. No mamy nadzieję, że będzie to odebrane jako live act. Czemu? Wygrasz w Nemeku i udajecie, że grać? No, bo że jeśli tak będzie, to ja się nie zgadzam. Ludzie pomyślą, że to jest za dobre, że było na żywo. W Chinach, słuchaj, nie wolno grać playbacku w telewizji, można iść do więzienia za to. Naprawdę? To ciekawe, ile by dostał Robert Janowski. O kurde. Plany na przyszłość. Drugi album? Miejmy nadzieję, że drugi album. Jeszcze w tym roku? Nie. Raczej nie. Myślę, że tak. Od miesiąca Arek mieszka niecałego w Warszawie, więc... A najlepsze jest to, że wszyscy dwa bloki ode mnie, tak. Aha. Naprawdę. Myślę, że na pewno będziemy działać i robić. Potem już, mamy chyba już nawet jakieś trzy bity wstępne. Ale to nie jest ważne w ogóle. To nie jest ważne. Plany to muzyka, muzyka, muzyka i koncerty. Muzyka, muzyka, koncerty. Czyli trasa koncertowa jeszcze jakaś specyficzna? Gramy po prostu wszędzie, gdzie nas zaproszą i gramy w ciekawych miejscach. Słuchajcie, dziękuję serdecznie. To był duet Raz Mentalizm w naszym programie Rap Time Live. Pamiętajcie, oglądajcie nas zawsze na SK TV. No i co? Widzimy się niebawem. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Hej. Rap Time Live, Raz Mentalizm i Prawilne Yo. Jego przeznaczeniem było nic nie mieć. Dwie nagie pięści i intelekt. To samo na okrągło, wiek być zerem, wiek być celem. Łokcie przy ciele, garda. Wiedział, że wystrzeli jak pancer Faust, ale na razie brak szans, chociaż na jakiś sucker punch. Myślał, kto nas stąd wyrwie, kurwa, jak nie ja. Pierdolona wielka płyta, kiedy to gówno zacznie grać. Mina matki, kiedy do domu znosi utarg. To kole w oczy jak prejerzy w nowych butach. Moje życie nie wygląda jak ich Instagram. Jak to im zabrać, wyrywać kwit z gardła, kurwa. Jak trenować, kiedy mięśnie zjada stres. Jak się opalić, kiedy wiecznie pada deszcz. Tak naprawdę to mam w dupie to, co wypada mieć. Ale moi ludzie cierpią, muszę ich zabrać gdzieś. Wstał z ławki, wątpliwości mijał jak Matrix. Czas nagli, stanął przed typem w drzwiach klatki. Zamknął oczy, tamten czytał w oczach brzask mantry. Nie pytaj nawet czemu chodzę jak król, czemu mówię jak król. Chociaż budzę się tu, nie wybrałem miejsca. Czas jest mój, korona jest jedna, on sądzi mnie w bóg. Nie pytaj nawet czemu chodzę jak król, czemu mówię jak król. Chociaż budzę się tu, nie wybrałem miejsca. Czas jest mój, korona jest jedna, on sądzi mnie bóg.
Ciężko wstawać po weekendzie, muszę odespać, budzik off. Ustawiam drzemkę, dzięki Bogu za te weekendy. Podwajam pensję, a każde zdjęcie wygląda, jakbym zarabiał więcej. Mam coś do załatwienia na mieście. Trzeba przyjąć kilka klubów, których nie ma nas jeszcze. W sumie żaden ze mnie książę, ale jebać sukcesję. Jakbym przyjął coś po ojcu, to bym przejął awersję do zapierdalania za nic. Dla nas nie ma granic. W sumie chyba nie jesteśmy tacy sami. On ma kumpli na rogu, ja mam utarg na rogu. On się modli do bogów, ja chcę równać do bogów. Jego styrane Nike, moje Jordany Flighty. Jedyne co je łączy, to te dywany matki. Chcę jej zwracać życie, on jej zabrał życie. Znalazł miejsce na dnie, a ja szukam go na szczycie. Padnę do matki z zakupami i jej zostawię coś. W tej klatce mieszka frajer, który ma dla mnie sok. Ostatnio mówił ziomom, że mu nie spadnie włos. Wyłożę mu zasady, jak tylko dopadnę go. Będzie dumny, że zostawiłem hajs matce. Zaraz się zacznie, dopadnę z fela jak zawsze. Stoi na klatce, jego oczy czytam jak mantrę. Nie pytaj nawet czemu chodzę jak król, czemu mówię jak król. Chociaż budzę się tu, nie wybrałem miejsca. Czas jest mój, korona jest jedna, osądzi mnie ból. Nie pytaj nawet czemu chodzę jak król, czemu mówię jak król. Chociaż budzę się tu, nie wybrałem miejsca. Czas jest mój, korona jest jedna, osądź mnie, bum.